Lubi się opalać. Lubi pływać. Lubi rum. I lubi cygara. Taka maleńka wysepka jak tutaj, odizolowana lekko od większej wysepki, jest idealna na urlop. Codziennie leży razem z żoną. Piją we dwójkę, ile wlezie. Oczywiście nie za dużo, bo jak zaczną haftować, to całą wyspę zażygają. I kto wtedy będzie na nich patrzył z przyjemnością? Raczej nikt. Ale takie jest życie Stefana. Balety. Imprezy. I wątroba. Czasem daje znać o sobie, rzecz jasna. Co dzisiaj? Nie wiem. Na razie podejdziemy i zobaczymy, co tu się dzieje. Tu jest trochę wrogów, a ja wam powiem, że mi jest potrzebne trochę gotówki. Co to oznacza? To oznacza to. Ale oprócz tej gotówki, ważniejsza sprawa dla mnie jest jeszcze inna. Potrzebujemy drzewa, o ile dobrze pamiętam, do rozbudowy naszej łódki. Czyli w dzisiejszym odcinku, który będzie poświęcony w zasadzie, bym powiedział, chyba pływaniu i zdobyciu drewna. Czyli będziemy trochę napadać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Stefan, kapitan, pilot żeglugi morskiej, powietrznej i innej w zasadzie, jakiej sobie chcecie. Świetny w gotowaniu chleba na przykład. I wszyscy jak przyjdą, to jedzą. Na razie wejdzie na mostek i zobaczymy, co możemy zrobić. Co tu w okolicy pływa? Czy da radę? Ja. Coś napaść. El capitán al timón. Tam się strzelają, co? Płótno i rum. Płótno... W sumie też by nam się przydało. On strzela do tego. On strzela do tego, a my zatopimy jego. Czekaj. Ja! A co? Mamy mocniejsze kule. Ty. Idziemy. Po towar. Tormenta, kapitan! I mala! A estribor! Tenemos un botín a la deriva. Tak, trochę będziemy musieli popływać. Postaramy się nie za daleko. Poza tym nie mamy jeszcze wprawy w tych sprawach. Dopiero zaczęliśmy piratować i uczymy się tego coraz lepiej. Na tej wyspie coś jest. Jednak nie. Płynął jeden za nami, ale drugi kraj go zatrzymał. Potrzebujemy głównie drewna, z tego co pamiętam, ale przy okazji pozbieramy wszystko, co jest możliwe. No bo tutaj, żeby rozwinąć naszą łódkę, trzeba pływać po tych mniejszych miejscówkach, po tych pięknych miejscówkach. A to jest zresztą żywy relaks, chyba, że nas zatopią. Pięknie, co? Metal, cukier, ciężkie kule. Poziom 20, bryk, łatwy będzie? Nie sądzę, ale wam powiem, że zaryzykujemy. Damy mu wpalnik. Co naprzód? Coś tam jest. I zatopić dziada. Czekaj, tu jest jakiś towar, od razu wezmę może. Zdążymy go dogonić. Ja! Jest mocny.
Znaczy jego jedne kule i żeśmy... O, próbuje nas walnąć! Czekaj, 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 czekaj! No i lekko walnie niestety. Będzie z nim problem. A co? A macie beczki. Wychamy. Dobra. Chyba długo nie pociągnie, ale musimy uważać, bo też jesteśmy dosyć ranni, ale możemy już chyba na niego wskoczyć, czyli co? Wchodzimy. Panowie, atak. Na oddział wroga. Ja! Wchodzimy. Będzie wpalnik. Nie ma wyjścia. Z tej armaty to ja daleko nie trafię. Chyba, że przybliżę go, czekaj. Bliżej, kuźwa! Bosman! No i dobra. Mamy ich! Są nasi. Karaiby. XVIII wiek. I co teraz? Co zrobić? Zmniejsz poziom rozgłosu, napraw kawkę. Na razie naprawimy kawkę. To był taki większy przeciwnik. Teraz głos na razie, Palgoli. Fakt, że trochę nas szukają, co? Co on ma? Ma drewno! Wchodzimy po drzewo. Drzewo miał i chyba rum. Rum jest potrzebny. Na Karaibach bez rumu. Jest jak... gdzieś, gdzie jest strasznie. Tego drzewa chyba sporo potrzebuje, jak dobrze pamiętam. Jest ich pięciu. To mało.
Tutaj naprawiać chyba nie musimy, mamy i tak dobrą, czyli możemy zmniejszyć poziom rozgłosu, poczekaj. Mamy kawkę całą, nie? No nic nie musimy robić. Necesito buenos hombres. Coś nie wolni. Wypad. Drewno 25, cukier, załoga też żeśmy wzięli, ale tego drewna potrzebujemy znacznie więcej. Tylko tyle, że na razie tak, tu jest jakiś skarb. Jak już jestem... Robi się sztorm. Cholera. A ja mam odruchy wymiotne. Do dupy. Pogoda ma znaczenie na wodzie. A ja wam muszę powiedzieć prywatnie, że ja lubię taką pogodę deszczową. Nie jak wieje mocno, ale tak jak deszczyk fajnie pada na, w czasach jak jestem też. Jednego dnia na plaży nie muszę iść cały dzień. To po pierwsze, chociaż wiadomo, palenizna ma ogromne znaczenie. Szczególnie pleców. Czekaj, będę skakał. Także całego dnia jednego nie muszę na plaży siedzieć. Palenizna jest bardzo ważna, wiadomo, plecy opalone dobrze i tak dalej, ale tak wieczorem jak gdzieś się usiądzie i fajnie drinka, kawkę i tak też lekko siąpi, ciepło jest, to też fajna, bardzo przyjemna sprawa. Chyba tylko skrzynia tutaj jest i ptaki, wyspa ptaków. Co to jest? Tam w oddali, ale nie jestem pewny na razie. No dobrze, to co? Spadamy do łódki. Trochę żeśmy towaru zarobili. Skrzynie żeśmy znaleźli. Bezludna wyspa. Ogromne ptaki. Pogoda butelkowa. Karaiby. XVIII wiek. To było nie tak dawno. Coś większego z tyłu. Jestem załogo. Szoruj podłogę. Podłoga musi być czysta. El capitán al timón. Tam jest statek. Do wzięcia towaru, czekaj. Nie wiem co on tam ma, ale... Ale płynę. Dupa. Towar jest towar. XVIII wiek, czasy ciężkie, ale tam coś większego płynie. Cholera, fregata. Fregata odpływa. Miejmy nadzieję, że popłynie w cholerę. My zwolnimy, atakujemy. Ten akurat szkuner trochę miał drzewa z tego, co widziałem. A nam drzewo jest cholernie potrzebne. Ropa, węgiel, gaz. I w gaz.
Trzeba poczekać. Asasyn jest asasyn. Wskoczył kuźwa raz niedobrze. Będzie teraz się odbijał, jakby był nachlany. To normalne. Dobra, wszedł w końcu. Leżeć! Nie atakuj. Bandyto. Załogę straciliśmy. Jednego. Mamy dziadów. Teraz. Chcemy złota. I rum. Drewno 70 sporo. Wbuchające beczki i członkowie załogi. Kawkę naprawimy. Bo nie mamy żadnego rozgłosu złego na razie. Wszystko się układa. 18 wiek. Karaiby są nasze. Stefan, który znał Jacka. Podobno. No dobrze. Co bierzemy dalej? Ten duży tu płynął okręt, to lepiej nie ruszać. 23. Niczym wam powiem nam tak, że nie będzie co zbierać z nas. Tutaj następna fregata. Tu jest chyba trochę za ciasno, wam powiem. Spadajmy stąd. Za duże jednostki. Podejrzewam, że nas rozniosą w pył. A nam na razie to nie jest kazane. Jesteśmy lekko mocniejsi, ale to daleka droga. Ale znowu też cały czas pływać dzisiaj nie będę. Chyba gdzieś na jakąś wysepkę wkroczymy. Po co? Napić. Kanonierka. Szkoda sobie gitarę zawracać. Tu coś leży. Płótno i rum. W sumie można. Jest trochę odosobniony, ale... Ten ma drewno! Czekaj, czekaj, czekaj! Mi jest cholernie drzewo potrzebne. Tylko, że tu jest dookoła ich sporo. Zobaczymy. Jak zaatakujemy tego, ruszy tamten, ale pal go licho! Na razie płyniemy za tym. Co będzie, to będzie. Pogoda się trochę poprawia i... Czuję w kościach, że popłyniemy chyba na Hawanę. Zaimprezować. Bierzemy go. Cholera, tam jest niedaleko. Kuźwa ten duży i... I taranem. Dycha? Chyba już nie. Zawracać, bo zatonie. Wiem. Bo spanie. Kuźwa. Rzucę dymem, będzie spokój, bo tak się tutaj ten stoi, ten duży i rozpycha. Dupę mi zawraca. Tu chodzi o tempo. Wojna musi być szybka na morzu. Źle skakuję ostatnio na te łódki. Zawsze gdzieś mam problem. Teraz na te wspinaczkowe. A asasyn jest asasyn. Naprawimy kawkę. Co? Czekaj, pokaż mapę. Tu jest nasza misja główna. Dzisiaj misji absolutnie nie robię. Odpada. Misja dzisiaj odpada. Tu jest kilka statków, a tu jest coś nieodkrytego. Ja wam powiem, że zobaczymy, co tu jest. Dopłyniemy tam dziś. Po
Zgoda, Marda! Zaczyna kolebotać w żołądku i dlatego przydałoby się postawić nogę gdzieś na twardym gruncie. Płótno i rum to ten, co został jeszcze, nie? Nie chce mi się już. Kilka rajdów małych żeśmy zrobili. Coś żeśmy zdobyli. Na razie chyba wystarczy. Teraz na twardy grunt. Bar. Rum. Litrami. Chlanie. Opalanie. Jakieś owoce morza. Te szkudery, muszę wam powiedzieć, że są bardzo fajne też w grze Anno 1800. Ja gram, ją pogrywam z nią czasami sobie i tymi szkunerami się wozi. W początkowej fazie, znaczy początkowej, no w dużej fazie, ale początkowej takiej, no powiedzmy, wstępnej. Leży towar. Marynarze śpiewają. I gitara. Cukier. A tu jest chyba zamknięty teren. Już możemy zawracać. Na razie tam nie dopłyniemy. Czyli co? Czyli chyba dupa, płyniemy na misję główną. Pokaż mi mapę. Chciałem jej dzisiaj robić. Albo gdzieś jeszcze się... Czekaj. To jest tutaj. Czyli tutaj na razie nie możemy. Tutaj nas na razie... nie wpuszczą. Do tego miejsca dopływamy. Tutaj pewno też nas nie wpuszczą na razie. Wpuszczają nas tylko tu, ale jeżeli wpuszczają nas tu, to ja dopłynę. Tu jest blisko to. Będzie coś niedobrego. Tu jest jakieś małe gówno. To nic chyba nie warte. Czyli mi się wydaje, że faktycznie trzeba by płynąć tu. Do tej misji głównej. Płyniemy. Zrobimy porządek. I będziemy leżeć nad wodą. Wodą, która ma zawsze temperaturę taką, że Bałtyk może się schować. Bałtyk zimne morze, ale też piękne. Szaleniec, sekwencja trzecia. Czekaj. Rozpocznij misję, było, ale tutaj jakaś strefa zagrożona. Caballeros, como es costumbre entre nosotros, no nos abalanzamos a las órdenes que puede dictar un único loco. Más bien actuamos conforme a nuestra propia locura colectiva. Nuestro objetivo es un galeón de vela cuadrada, que nos dará una gran ventaja en Nassau. Lo someteré a votación. Los que estén a favor de asaltar esa cala y tomar el navío, ¡que pisoteen y griten sí! Los que se opongan, ¡que gimoteen! Nunca el consejo del rey estuvo tan unido. ¿Y co? Dotrzyj na skraj dżungli. To będzie jaki teren... Będę musiał chyba trochę walczyć, wiecie? Tak mi się wydaje. Sam. Jak zawsze. Płynę żabką. Po cichu. Jak mnie w dupę. Znaczy w piętę. Pocałuję. Trzeba by do góry pewno, co? Piękna plaża. Ale teraz nie o plażę chodzi. O wolność. Słyszycie wróbelki? To nie wróble. Papugi. Różne. Mniejsze, większe. I koliberki. Takie małe ptaszki. Sam jestem kuźwa koliberek.
W Hiszpanii też może się natrafić na kolibry, od razu wam mówię. Cholera, myślałem, że po mnie. Ale idziemy mało do przodu. Wpalnik im damy. Nauczymy porządku. Doskoczę, myślicie? Zacząłem myśleć, czy po co nie wejdę tędy? Skrzynia. Sprytnie. Teraz muszę stąd zejść. Żeby dojść tam. Robi się nerwowo. Skaczę. Ale teraz tu! No i prawie jestem. A tu jest gniazdo jakichś małych ptaszków. Piękne miejsce, co? I tutaj Stefan będzie pił kawę. Potrzebna mi skóra. Był jeszcze jeden, ale zawsze chcą dwa. Uciekł, co? Znajdę go. Ładne miejsce. Czy tutaj są węże? Na pewno. Spadaj. Cienias, nie? Straszny. Wezmę gotówkę od niego. Będę miał na robaki. Będę wyłapany. Tylko dwóch? Jakiś wyższy rangą. Boimy się go? Nie, ale weźmiemy sobie kulkę na wszelki zaś. Dymną. To ja! Lepszy. Ale niewiele. Piękne miejsce, tak. Chciałem dzisiaj robić misji główne, a podoba mi się tu jak cholera. No. Dżungla, tropiki. To moje życie. Laczki letnie. Dobre, wygodne. Jest skrzynia? Gdzie ona jest? Tam wyżej, co? Na to wygląda. Alto ahí! Głupek. Zaatakował Stefana. Zero mózgu. Gdzie jest ta skrzynia?
¡Quieto ahí! ¡Detenedlo! ¡No tienes escapatoria! Strasznie niewyćwiczeni ci żołnierze tutaj. Zero myślenia. Atakują jak głupi. Nie mając szans. Skrzynia jest tu. Ale tam coś jeszcze było. Nie wiem, czy ta melodia, czy co. Za tą melodią tym się nie chce ganiać. Ale za to coś innego tutaj spotkałem! Oh. No. Cholera. Skóra białego jaguara to wartościowa sprawa. To mnie denerwuje, muszę powiedzieć. Tracę na to czas. Chyba, że... O, tak jak teraz udało mi się... Łatwo to ciapnąć. Skóra białego jaguara. Ciekawa sprawa. Co to było? Gekon. Drugi. Iguana. Okej. Okay. Niektórzy trzymają w domach. Ja muszę powiedzieć, że... Nie dałbym rady zasnąć. Ale znaczy, może z tym to jeszcze nie tak jak... Zamiast tego to najpierw to. A co? Jak węże. O Jezu, węże to nie znoszę. Gdzie ten patafian? Trochę obławiamy się, no bo potrzebny nam jest szmal. Ostatnio żeśmy zainwestowali trochę. W jacht, kawkę i... Siedź cicho. Miejscowy głupek. Biały jaguar, to musimy uważać, bo on jest dobry, kuźwa. Może być jeszcze więcej ich. Ależ pięknie. Ja chromolę. I to są tropiki. Dlatego ludzie jak magnes tam ciągną. Nieskażone jeszcze przemysłem. Piękne. Coś niesamowitego. Gdzie ta skrzynia? To widzę. Zobacz. Tropiki to tropiki, no. Ja byłem wielokrotnie w ciepłych miejscach na świecie, ale jeszcze na Karaibach nie. Jeszcze tam nogi nie postawiłem, ale robi to robotę taką... Te miejsca, one są naprawdę no, piękne, Wyspy Karaibskie. Wielu ludzi tam gna. Tylko, że no, to jest droga sprawa i raczej zbyt często w życiu nie polecimy. Nie tak często jak na przykład do Egiptu, czy do Tunezji, czy do Grecji. Ale mam nadzieję, że mi się uda tak więcej zwiedzić, nie żeby tam tydzień czy dwa, a więcej tego rumu wypić. Dobrze idę? Nie jestem pewien, ale chyba tak. Spory kawałek w ogóle. Taka spora przejażdżka nas tą z buta. Jest wejście górą i dołem po coś. Bez powodu. Żadnych zwierząt jadowitych, niczego nie widzę. Spadłem. Tam był towar.
No dobra, ale jeżeli chodzi o to, to akurat muszę powiedzieć, że nie za bardzo mi to interesuje, żeby to zbierać. Chyba do dołu. Brakuje tylko grupy turystów, którzy idą z wycieczką fakultywną, a teraz jest ich tutaj trzech albo czterech. Czterech. Mam się bać? Ciapnął mnie! Musimy odskoczyć, bo kutafon... To ten taki większy, nie? Ten będzie teraz ładował. Czekaj, czekaj, czekaj. To jest najgorszy problem ze zmianą czegoś. A ten duży tutaj jest problematyczny. Czekaj, muszę teraz odskoczyć, bo jak on jest, to zawsze rzucam generalnie tym. I teraz to zrobię. Ale niestety był również blisko pola mnie granat. Teraz być może uratuje się, bo jeszcze jeden. Ten duży, on jest ciężki i jak dobrze go nie rozwalę od razu, to będę miał z nim problem. Teraz już mi się uda, dlatego że ich tutaj prawie wykończyłem. Został tylko ten jeden. Padnij! Ty chamie. No, ten duży, on jest kuźwa taki, muszę powiedzieć, problematyczny. I jak on jest, a jeszcze ma granaty te, to można mieć problem. No ale padli. Teraz przydałoby się znaleźć kulę od nich. No mamy jedną kulę, ten miał. No dobra. Pokaż mi teraz tą broń. Ona jest naładowana już? Niech naładuje, bo inaczej go później będzie akcja. To nie nowe bronie. Chciałem powiedzieć pewną markę, która jest bardzo znana, ale tej marki już nie będę mówił, bo pochodzi z kraju, na który żygam. Bym tak to powiedział w skrócie. Dlatego nie będę mówił o tej broni, a inna na razie mi do głowy nie przyszła, ale pomyślę o tym później. Na razie wiemy jedno. No, XVIII wiek i broń jest raczej wolna. My jesteśmy teraz w wiosce. Gdzie są miejscowi? O cholera. Chyba nie trafiłem, kuźwa, bo się tak schował. Przyładuj jeszcze raz. To, że oni biegną... Ale tu jest ten. Patrz, kuźwa, znowu się wpartoliłem. Z tym dużym, kuźwa. Jak mnie wpienia ten łachudra. Jak tu się odskakuje? Nie mogę, bo on tak wolno się porusza. Nie? I to mnie denerwuje, bo... Czekaj. Dobra. Pysk go od razu. Przeładuj teraz szybciej. Nie ma takiego odskoku on chyba, nie? Tylko normalny sprint. Przeszukaj tego dziada. Dobra. Tylko taki on normalny sprint chyba. To będziemy się skradać w łeb im od razu, ale cisza, miejscowych nie widać, tam stoi jeden jakiś drań. Chyba zlikwidowali skór. No. Idziesz? Co on znalazł? Coś znalazł, nie? A jak? Cukierka. No dobra. P***!
pięknie skoczyłem. Chciałem na coś innego, ale wykonałem tak profesjonalny skok. Dobrze biegnę? Chyba tak. Ależ to jest rozległa, ale... Jest wioska. Cholera. Odszukaj Juliena de Casse. Teraz możemy chyba chodzić normalnie. Cholera. Chociaż nie za bardzo. Zrobię trochę porządku. Co się będę czaił? Przecież to jest bez sensu. Stoi kilku debili, to ich rozwalę. Dużego na razie nie widziałem. Muszę przestawić sobie od razu na te miny, bo ten duży jak jest, to kuźba bez min to będzie ciężko. Silna łachudra. To wszystko? No dobra, to szukam następnego. Taka ładna mała wioska. Nie chcę mi się śpieszyć, po co? Wykończę ich psychicznie, nerwowo. Zlikwiduję. Jak barany. W tropikach. Patrzcie, ten nie reaguje. Ja go wołam, a on dupa. Dlaczego? Szkolony. Ale gdzie się szkolił? Nie wiem. Tu jest beczka, która wybuchnie. Zrobimy porządek na wyspie. Ciekawe, czy są tutaj miejscowi? Czy oni ich wyrzucili z tego rejonu? I sami rządzą. Nie wiemy na razie. Nie widzimy. Trochę ich tutaj jest, ale... Nie jest to jakieś duże zgrupowanie. Lecę do tego. Piękna łódeczka tam po lewej. Cukier. Teraz jest drogi. Porządek musi być. Nie przejmujemy się. Zbieramy towar. Ale tu ich jest trochę. Jakby był duży, albo dwóch pod rząd, to mogę mieć problem. Na razie tak trochę oblatuję. I likwiduje tak po bokach ich. Taktycznie. Dupa. Żadnej taktyki. Ten mnie zobaczy stamtąd. A może nie? A jednak. Idzie dwóch. I co? Będą szukać Stefana. A wam! Będą mi dupę zawracać. Co to? To moja wyspa. No i spokój. Ktoś mnie dojrzał. Dojrzał.
i przestał widzieć. Przerąbane życie. Złą jednostkę wybrali. Ależ piękne, urokliwe miejsce, ale ten... Nie, stateczek to... Pirat robi tak. Skradać się nie będę. I po balu. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze ich tutaj trochę jest. Zbieram szmal. Witaj. Co u żony? Mówi, że niewiele. No, zostało nam tylko wejście na statek. Tak normalnie? No a co? A co nam mogło zrobić? Po co ja skoczyłem do wody? Chyba zrobiło mi się gorąco. Teraz wyjść z tej wody łatwo nie będzie, a ci będą lecieć. Właś! Tam jest jakiś strzelający. Co, przetrzymał strzał? A teraz będę ładował. Naładuj to, naładuj. Tam stoi taki większy, który nas jeszcze nie widzi. A tu jest jakiś sklep, knajpa, room. Gdzie barman? Narąbany. Śpi pod stołem. Tak obsługuje klientów. Powiedziałby. Turysta na przykład z Polski. Gdzie on jest? Zmęczył się. Poszedł odpocząć. Nie lubię ich. Możesz tu zostać na dłużej, jak chcesz. Co? Widział coś? Możliwe. Wchodzę. Nic nie widzę. Tam był jakiś jeden. Będzie ciężko. Cholera go wie. Ale sporo tych herbatek mają. Wchodź, Stefan. Nie peniaj. Mogą cię w piętę. Standardowo. Akcja. Na cichacza? To chyba on, co? No ja bym go... Może uciec tam? Ha!
Ya. Me viene perfecta. ¡Fuiste pután! Tan bravo como una bala y la mitad de penetrante. Lo siento, compañero. Pero no voy a arriesgarme a que les cuentes a tus amigos templarios que sigo vivo. Me das pena, Bocanier. A pesar de todo lo que te hemos enseñado de nuestra orden, prefieres vivir como un bribonzuelo ignorante y pusilánime. ¿Qué es esto? ¿Es el latrocinio tu mayor ambición? ¿Tu mente no puede comprender la grandeza de la nuestra? Todos los imperios de la Tierra abolidos. Un mundo libre y abierto. Sin parásitos como tú. Que l'enfer que tu trouveras soit le foyer de ton insouciance. Pierdo. Pierniczyn. La cana es nuestra! Ja! Nasza. Zatoka! Jest nasza. Patrzcie, jak pięknie. Fajna misja. Podobała mi się. I ta wyspa w ogóle, taka, dojście do tego miejsca. Świetna sprawa. To jest piękny asasyn. On się niesamowicie... Ja już nie mam tyle czasu, żeby grać co kiedyś. Ale będę grał pewno następnego. Powoli sobie tam... Wszystkie przejdę na tym nowym kanale. Hola. He visto que has terminado y me he acercado para darte algo. Regalo de bienvenida. Damos premios a los mejores empleados por su trabajo. Y está bien tenerlos porque aquí no hay bonificaciones. Yo ya tengo unos 11. Oh. ¿Bonjour? Por supuesto. Ahora se lo digo. Bueno, parece que Olivier quiere verte. ¿Olivier? Sígueme. Ok. Es fácil de encontrar, está en el piso de arriba. El resto del edificio resulta confuso al principio, por eso pedimos que nos hicieran una aplicación con un mapa. Mira tu comunicador. Hay un punto de ruta en la oficina de Olivier. Es fácil de encontrar. ¿Yo no accedo a este piso? ¿Por qué? ¿Eres buena gente, no muerde? No. ¿La gripe? ¿Jaką gripę ma? ¿COVID? No to pierdo. Ja szczepiony 3 razy. Czekaj, ostatnie piętro mówiła, ta? Hola? Uno, dos, probando. Esto funciona? Soy John, el informático. Nos conocimos antes, cuando calibraba tu Animus. Soy una especie de botón de encender y apagar. Me encargo del aspecto técnico. ¿Tienes un minuto? Oh, mierda. El rastreador dice que vas camino de la oficina de Olivier. Ah, vale. Te daré un toque cuando termines. Quiero pedirte un favor. No estoy. A tu secretarka, czekaj. Jej nie znam. Hola. Adelante, te está esperando. Olivier czeka, tak? Czekaj. Fajnie tutaj, nie? Ładnie. Bueno, si no me ordenas específicamente que lo abandone, no pondré en peligro a nuestro buque insignia. Edward Kenway es... Pero es así como empezó Hollywood, ¿no? Con películas de piratas, Douglas Fairbanks, Errol Flynn, y ahora tenemos acceso a algo realmente auténtico. Oui, oui. Exacto. Repasaremos todo eso con los accionistas. Bien. Yo también tengo ganas de verte. Cuídate, Leticia. ¡Salud! Hola, gracias por venir. Sé que no te sobra el tiempo. He revisado parte de tus datos. Son realmente brutales. Es evidente que hay que filtrar cosas para que pase por contenido familiar. Podemos darle a Edward una voz como la de James Bond o algo así. Hacerlo un galán. Bonita ciudad, ¿eh? Bien, el principal motivo por el que te he llamado es esa cosa llamada observatorio. Se menciona varias veces en las imágenes que has reunido.
Quiero animarte a encontrar ese conjunto concreto de recuerdos en cuanto puedas. Si fuera por mí, un Sangreis. Yo pasaría del tema, pero unos peces gordos de Abstergo llevan varios días dándome la lata. Tú sigue las pistas que encuentres y con suerte podremos... ¡Op! Están llamando. Debo responder. Seguimos en contacto. Bonne journée. Alan, bonjour. Oui, 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 tout va bien. Naturellement. Chyba z nim zakończyliśmy gadkę, ale zobaczcie jak tu jest pięknie. Bon, d'accord. Miasto, nie? Centrum. Muszę wam powiedzieć, że jako gracz, który bardzo dużo gra w gry, teraz już ciutek może mniej, bo nie mam tego dużego kanału, nie prowadzę go. Ale i tak gierek mam i coś wyjdzie, to zawsze sprawdzam. To tutaj właśnie twórcy często gęsto myślą, że zrobią grę bardzo piękną, nową i spierdolą całkowicie grafikę, że jest niegrywalne. Tutaj nie trzeba jeszcze robić aż tak potężnej grafiki, bo niedługo będą sami w to grali na PC-tach. Wielu, no nie da się po prostu. Dla najmocniejszych. Ja jestem ciekawy, co to będzie, jak wyjdą karty 4000 mału, bo to jest komputery, powoli się robią bardzo, bardzo drogie, a Full HD się nie opłaca grać. Konsole mają 2K i 4K. Większość 2K, to 4K to jest pic na wodę, 2K, ale 2K jest idealne do grania. Idealne, idealne, no, do grania. Także też to wygląda. I jeszcze jak wyjdą następne te prosiaki już, PS5 to Pro, to chyba PC to... Ja mam mocne peceta, mocnego peceta jeszcze jednego, drugiego mam typowo full hadowca, ale jednego mam mocnego do 2K i 4K i panorama, czyli 21:9. Cały czas obserwuję tą grafikę w tej gierce. Jest piękna i wystarczająca. Nie przesadzają powoli i po prostu się nie daje, nie daje się. Później nie mogą jej zoptymalizować. Jak Cyberpunk, 1,5 roku gierka, niegrywalna. No, dobre, co? Projekt, obiekt, to chyba to, nie? No, 1,5 roku niegrywalne w zasadzie. O! Karpie. Ale ja nie mam zdania, ty. No dobra. A pali? My się znamy? Nie mogę sobie przypomnieć. To jest jakaś mapa, bo ja nie znam tutaj rejonów. Jest. Tu mamy jakiś list. Karteczki przylepne. Tam mamy kamerę. No ale mi to niepotrzebne na razie. Cel, gdzie jest ten cel? Jak tutaj mapa działa? No powiem, że dupa, nie wiem jak to działa. Widzę metry, czekaj. Chyba tu gdzieś. Trzeba się nauczyć terenu. Puerta cerrada. Sin problema. Es lo bueno de tener acceso de seguridad de nivel 1. Y ahora tú también lo tienes. No abuses de él. Inicia sesión y te iré guiando. Zaloguj się. Zaraz. Patrzcie, co tu jest. No jest. En el núcleo para buscar los datos de su interior. Cuando lo logres, tu comunicador los descargará automáticamente. Ábrete paso hasta el núcleo para acceder a los datos de su interior. Gdzie mam dotrzeć? No. Lo has pirateado. El archivo estará descargándose. He creado una base de datos para ti. Busca la sección de mis archivos en tu comunicador para acceder a ella de inmediato. Todo lo que descargues se guardará allí, protegido por un firewall, evidentemente. W moich plikach. Kto?
Papież Aleksander VI, kapłan i lew z salonów Rodrigo Borgia spowodował urząd wielkiego mistrza zakonu templariuszy od roku 1476 aż do śmierci. Ten pełen wiary i pasji mąż zbyt długo cierpiał pod ciężarem oszczepów osobistego wroga. Enzio, uhonorujemy jego pamięć jako postępowego obrońcy wartości rodzinnych. No i co? Zhakowane komputery. No to teraz mogę iść w kimono kłaść się do tego, tak? Gdzie jest mój ten? Nie, czekaj. Przyhakować dalej. Dostęp do rdzenia uzyskany. Sekwencje pobierania. 23 de diciembre, 8 y 12, unidad de recuperación de muestras. Jefe de equipo Fisher Case informando sobre el sujeto 17, Desmond Miles. Había fallecido sin recibir cuidados. Se estima que la muerte se produjo a las 12 horas y 7 minutos. Las condiciones eran favorables para la recuperación de una muestra de ADN. Inicialmente nos preocupaba la seguridad de la bóveda, pero gracias a la habilidad y al talento de nuestro equipo... Raport pośmiertny, nie wiem czy tam przewinąłem czy nie, bo nacisnąłem przycisk, ale chyba tak, przewinąłem to. Obyk pośmiertny 17, ekipy pobranie szczątków obiektu 17 do wykorzystania w projekcie próbka 17. No zginęło o tej godzinie, mówili tam, cały czas to powtarzali, tylko na okrągło, czekaj. No to chyba powtórzą. To czekaj. No to może coś ciekawszego. Zobaczymy, no. Niech leci. Había fallecido sin recibir cuidados. Se estima que la muerte se produjo a las 12 horas y 7 minutos. Las condiciones eran favorables para la recuperación de una muestra de ADN. Inicialmente nos preocupaba la seguridad de la bóveda, pero gracias a la habilidad y al talento de nuestro equipo, pudimos obtener datos útiles. Yo mismo recuperé la mochila del sujeto y extraje varios objetos de interés para someterlos a un examen detallado. El sujeto sufría quemaduras en la mano derecha, lo bastante graves como para fundir los huesos, lo que indica algún tipo de combustión espontánea e intensa. Jamás habíamos visto nada semejante, la verdad. La cabeza, el cuello y el torso estaban intactos. Ordené a varios agentes que extrajeran muestras de fluidos, sangre y saliva. Luego iniciamos la extracción de material y pudimos conservar varias muestras de ejemplo. Ya están en marcha los análisis y la secuenciación de datos, y me consta que el proceso está siendo muy sencillo. Gracias a la base de datos de la nube y al trabajo de la Unidad 3 de recuperación de muestras de Abstergo, el legado del sujeto 17 seguirá vivo en forma de la muestra 17. No, teraz było wszystko. Dobra, czyli tak, to... Wychodzę. Udaj się do holu, tak? Pani, jaki ma pecet? Mocny, myślicie? Dupa. Dobra, do holu. To strzałka, już wszystko wiem, to jak tu poruszać się, okej. Czyli teraz hol, tak? Ale piknie. Cholera. Jak ja lubię taki... Taka praca, nie? Ujj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 
Vaya, mira quién está aquí. Después de todo, no nos has olvidado. Qué mala educación. Mira qué hacer esperar media hora a Rebeca. Venga, sé simpático. Perdónalo, ha bebido demasiado café. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Una transferencia? Genial, esto bastará. Te enviaremos el recibo. Hasta otra. Cuídate, Sean. Adiós, sí, adiós. Ay, vete olvidándote del café gratis. Arrogante. Es genial, ¿verdad? ¿Coś za nią? A, nie! Na razie nie. Dobra. La mensajera ya ha terminado. Genial, eres un regalo de Dios. Nah, estaba exagerando. No eres un regalo de Dios. Eres una persona trabajando. Pero gracias por ayudarme. Venga, gracias. Diviértete pirateando. Czyli teraz mam wrócić tutaj do projekt, nie? Dobra. Kurierka nam przyniosła towar. Assistance au niveau 2, projet échantillon 17. Asistencia al nivel 2, proyecto sujeto 17. Spoko, w porządku, ale muszę powiedzieć, że podaliśmy się przed zaczęciem pracy tutaj w kurwie. Znaczy, zdenerwowała mnie. Dobra, wracam. O, narzeczona. ¿Dónde vas? ¿Al mercado? No. A ja pijany. Mis padres quieren que viva con ellos. Y me gustaría. ¿Qué quieres decir con vivir con ellos? Tú vives aquí conmigo. Lo siento, Edward, pero mi padre tiene razón. Tenías un sueldo decente trabajando en la granja. ¿Por qué no te puede valer con eso y conmigo? ¿Sueldo decente? ¡Ese trabajo era abusivo! ¿Quieres estar casado con un campesino de por vida? Muy bien, Edward. Muy bien. Caroline, si te vas ahora, nunca sabrás lo que habría pasado. ¡Caroline! ¡Caroline! Mieliśmy problemy. Ja piłem. Ona chciała mieszkać na pastwisku. Na polu. Marzec. 1716. Thatch está por aquí. Se fue al alba con el galeón. Cree que sabremos encontrarle una utilidad a esta vieja cala. Sí, con tiempo algo sacaremos. Podríamos esconder una flota. Y con unos apaños podría ser un hogar decente. Quizá convenza a mi esposa para vivir aquí. ¿Estás casado? Sí, a los ojos de Dios. Me dejó hace un tiempo. Aún así, guarda el secreto. Muchos piratas no respetan a un hombre comprometido con algo diferente al ron y al saqueo. Por mi honor. Avísame si encuentras algo. To będzie nasz dom. Nowy cel, iść za nim? Ale na razie nie idę. Nie, niech on sobie idzie. My go znajdziemy później. Zobaczymy, co on tam ma za misję nas. A to jest nasz dom, a my myślimy, że sprowadzimy tutaj żonę. Być może kiedyś tak, ale najpierw muszę załatać łódkę. Są przecieki.